Cześć, witam wszystkich, z tej strony Karol Kopańko. Nadaję do Was prosto z Tajwanu. Jestem tutaj na zaproszenie HTC. To jest tajwańska firma w samej stolicy Tajwanu, w Taipei. Przed dwoma dniami, tak mi się wydaje, że właśnie przed dwoma dniami odbyła się premiera nowego telefonu Tajwańczyków. To jest HTC U11. I żeby Was już teraz nie trzymać niepewności, to właśnie tym telefonem nagrywam vloga. Jestem na żywo, łączę się z Wami i już za chwilę pokażę, jak ten telefon wygląda. Możecie sprawdzić, jak w ogóle wygląda nagrywanie, bo ten telefon ma, już teraz troszkę nie powiem, cztery mikrofony, więc to jest pierwszy w ogóle telefon, który ma cztery mikrofony. Powinno być bardzo dobrze, jestem w ogóle teraz jeszcze w hotelu. Może się troszeczkę przejdę, to jak wygląda moje stanowisko do nagrywania. Po prostu siedzę sobie przy jakiejś barierce. Tam odbywa się koncert, więc to jest bardzo luksusowy hotel, 5 gwiazdek. Muzyka na żywo i ludzie sobie jedzą kolację, a tam jest lobby tego hotelu. Ale jesteście tutaj, ja też tu jestem po to, aby porozmawiać o HTC U11. Witam już 33 osoby. Ustawię sobie tylko telefon na laptopie i zacznijmy od tego, co HTC pokazało wcześniej. Oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań, bo na je wszystkie będę odpowiadał. Właśnie po to jest ten vlog, żeby wyjaśnić Wam, co z czym ten nowy HTC się je. I wcześniej HTC zaprezentowało takie telefony, które tutaj mam właśnie w ręku. To jest HTC U Ultra. Taki duży 5,7 cala telefon. Czym się wyróżniał? To właśnie takim ekranikiem tutaj, gdzie można było różne aplikacje wrzucić. Albo na przykład pogodę, pojawiały się różne powiadomienia. Także duży telefon. Mam go teraz w etui i naprawdę jest potężny. Drugim telefonem z tej właśnie linii U, którą dopiero co HTC pokazało, jest Play. HTC U Play. To jest telefon o wiele mniejszy, 5,2 cala z tego co pamiętam. Taki bardziej kompaktowy, już bez tego takiego ekraniku tutaj. Ale to wszystko było tylko wstępem, to było tylko takie preludium do tego, żeby zaprezentować telefon, którego pudełko teraz trzymam w dłoniach. I to nie będzie taki oficjalny, prawdziwy unboxing, bo telefon już otwierałem, tak jak tutaj widzicie, nie jest do końca dobrze zamknięte, ale w takich właśnie pudełkach do Was, jeśli zamówicie sobie HTC U11, a już teraz można go zamawiać w przedsprzedaży, w takich właśnie białych pudełkach do Was przyjdzie ten telefon. No i nie czekając, nie trzymając Was dłużej w niepewności, sprawdźmy, co tu w ogóle w tym pudełku jest. Tadam, tak to wszystko wygląda. Telefon już mam odpolony, więc położę go na razie na bok. W pudełku znajdziecie oczywiście ładowarkę. Ja mam HTC w wersji tajwańskiej. Taką dostałem od producenta, więc tutaj jest tyczka właśnie, która jest najczęściej używana na Tajwanie, czyli z takimi dwoma bolcami. Oprócz tego kabel na USB-C, bo oczywiście ten smartfon ładujemy przez USB-C. Dodatkowo bardzo fajne słuchawki. Tutaj przyjdzie jeszcze momencik, przyjdzie jeszcze pora na to, żeby je Wam bliżej pokazać. Mamy także takie wkładki, nakładki na słuchawki. Tutaj pozdrawiamy MGSM, bo także jest z nami w Taipei, na Tajwanie. I oprócz tego w pudełku zdejmuję teraz taką papierową, takie papierowe pudełeczko. Jest jeszcze przejściówka. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. To jest mini jack, a to jest USB-C, więc jeśli macie swoje stare słuchawki, które mają tylko mini jacka i chcecie podłączyć telefon, który ma, chcecie podłączyć telefon, który ma tylko mikro, który ma tylko USB typu C, no to właśnie za pomocą tej przejściówki tego dokonać. Oprócz tego w pudełku mamy jeszcze taką typową makulaturę, czyli to wszystko, co producent musi zapewnić użytkownikowi, aby użytkownik wiedział, co to w ogóle trzyma w rękach. Oczywiście jest też taka szpileczka do wyjmowania szufladki i wstawiania karty microSD albo karty SIM. A tutaj, jak wiecie, z której to strony jest. Okej, a więc to jest właśnie ten telefon. To jest HTC U11. Tak jak mówię, zachęcam do zadawania pytań. Na razie opowiem Wam wszystko to, co o tym telefonie myślę.
Przede wszystkim HTC było w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o finanse, nie sprzedawało im się za dużo tych telefonów, bo mieli tylko takie telefony z wyższej półki. I to cały czas jest telefon bardzo drogi, bo kosztuje 3249 zł. Taka jest wpisana cena polska. W tym momencie ten telefon możecie już kupować w przedsprzedaży, czyli tak naprawdę tylko zamawiać. Będzie w Polsce dostępny zarówno u operatorów, a także na wolnym rynku. Jaką przewagę będzie miało to HTC U12 na wolnym rynku? Otóż u operatorów będzie tylko w wersji jedno SIM-owej. Czyli tylko jedną kartę SIM tam wrzucimy, natomiast jeśli chodzi o modele dostępne na wolnym rynku, to tam będzie wersja Dual SIM. I to jest bardzo fajna rzecz. Co jeszcze, co jest fajną nowością, co w ogóle po raz pierwszy widzimy, jeśli chodzi o cały rynek smartfonów, co HTC, czym HTC się chwali, to jest Edge Sense. Teraz zobaczcie, jak to konkretnie wygląda. Widzieliście? Były takie tutaj... wybrzuszenia na bokach ekranu, zrobię to jeszcze raz, a więc trzymam telefon w tym momencie normalnie, ściskam i jest, włącza się aparat. Możemy przejść do ustawień, tutaj ustawić sobie dowolną siłę tego nacisku, z jaką mamy komunikować się z telefonem, więc to tak jest Edge Sense. Możemy włączyć tryb zaawansowany i dostosowywać, jak tutaj teraz widzicie, teraz zrobię tak, żebyście widzieli. O, chyba teraz jest lepiej, więc możemy ściskając ustawić to, jaka siła tego nacisku ma wywoływać jakąś akcję. I w tym momencie do tej akcji można różne rzeczy przypisywać, tak jak na przykład tutaj właśnie widzicie. Ściskam telefon i otwiera mi się aplikacja aparatu. Ściskam jeszcze raz i jest wykonane zdjęcie. Ściskam jeszcze raz. I jest wykonane zdjęcie. HTC U11 rozróżnia zarówno dłuższe, jak i krótsze przyciśnięcie, więc dłuższe na przykład mogę nagrywać filmik, mogę cokolwiek chcę, mogę przyłączyć kamerę na przednią. To działa kontekstowo, więc jeśli mamy na przykład uruchomioną aplikację aparatu, no to w tym momencie jest to odczytywane kontekstowo. Jeśli mamy na przykład uruchomionego Face'a, no to krótkie przyciśnięcie może uruchomić stream live, a dłuższe przyciśnięcie może już na przykład odświeżyć timeline, bo przewinąć go do góry. Więc tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak naprawdę chcecie wykorzystać te funkcje. Mateusz Nowak, czyli prowadzący Spider's Web, wrzuca mi tutaj pytania, na które chcieliście poznać odpowiedzi, bo tutaj zadaje mi tylko pytania. Proponuję mi pytania nie tylko te, które znajdziecie w komentarzach, ale także z innych wpisów na Spider's Web, więc przeczytam pierwsze pytanie. Czy da się zrobić zdjęcie ściskaniem, czy jednak aparat się porusza i zdjęcia nie wychodzą? Kamera, w tym HTC zarówno z przodu i z tyłu, jest świetna. Z przodu mamy 16 megapikseli, więc wydaje mi się, że to najbardziej o to chodzi. Chodzi o przednią kamerę, bo rzeczywiście ściskanie pomaga w zrobieniu z takiego selfie, bo wcześniej no to musieliście telefon trzymać tak troszeczkę niepewnie, żeby tutaj przycisnąć ten przycisk. Natomiast teraz możecie rzeczywiście całą ręką go chwycić i zrobić sobie selfie. Tu się przełączę. No więc tak, zrobimy sobie razem selfie. I działa. To bardzo pomaga na przykład, kiedy jesteśmy w jakichś trudnych warunkach pogodowych, na przykład pada deszcz, albo jesteśmy na basenie, wtedy telefon jest mokry, ekran jest mokry i zupełnie nie da się go przycisnąć, nie da się obsługiwać tego ekranu, wtedy przyciskanie krawędzi bocznych jest świetnym rozwiązaniem, albo na przykład też na nartach, nie musimy zdejmować rękawiczek, telefon działa także właśnie w rękawiczkach, więc zdjęcia wychodzą, nie są poruszone. Zresztą kiedy na przykład robimy zdjęcie przyciskając przycisk, no to także go trochę ruszamy, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego problemu, zdjęcia wychodzą nawet jak się ściska ten aparat. Kolejne pytanie, a jak z wykorzystaniem miejsca z przodu? Chodzi mi, czy nie ma dużych ramek dookoła i jak ogólnie wrażenia estetyczne? Ten telefon jest przepiękny. Ten telefon jest przepiękny, mam wersję Amazing Silver, to jest taka nazwa handlowa. I która jest niebieska. Nie wiem, czy teraz będę mógł to odpowiednio pokazać. Teraz widzicie, to jest taki niebieski tutaj w niektórych miejscach. Trochę bardziej intensywnie, który taki wpadający wręcz w czarny. Prosto porażająco wygląda czerwona wersja, która czasami zależnie od tego, jak pada na ją słońce, to jest złota. Czasami troszeczkę wpada w zielony. Jest wersja czarna, jest wersja biała, jest wersja jeszcze niebieska, ale trochę ciemniejsza. Wykonanie jest niesamowite. Z przodu i z tyłu mamy szkło. To jest Gorilla Glass w wersji 5. Tutaj też jest szkło, natomiast jest ono połączone metalową ramką.
To jest szkło 3D, więc też nie wiem, czy dobrze będziecie w stanie to zobaczyć, ale ono jest takie bardzo tutaj zakrzywione i ponoć z tego, co się dowiedziałem, rozmawiając z przedstawicielami HTC, to jest jeden z najtrudniejszych, to jest bardzo duże wyzwanie po to, aby zrobić takie szkło. Może kolejnym wyzwaniem będzie to, aby zrobić telefon w ogóle szklany i wówczas będziemy w jakiś sposób wtłaczali podzespoły do wnętrza obudowy. To jak na razie oczywiście jest pieśń przyszłości. Z przodu mamy sensor linii papilarnych, a więc HTC cały czas zostaje przy tym, aby on się znajdował właśnie w tym miejscu. Przyciskamy i bardzo szybka jest reakcja. Tutaj też mamy takie przyciski jak na przykład wstecz w tym miejscu i tutaj możemy uruchomić menedżer wszystkich aplikacji. Jaki mam zarzut, to na przykład, że już w tym miejscu nie działa, więc trzeba naprawdę bardzo dobrze, uważnie trafiać ten przycisk, aby go rzeczywiście aktywować. No i tak widzicie, tutaj są, możemy ubić różne aplikacje. Więc generalne wrażenie jest niesamowite. Ten telefon jest przepiękny, jeden z w ogóle lepszych, wygodniejszych, które trzymałem w dłoniach. Bardzo pewnie się go trzyma. Małe takie dzieło sztuki, oczywiście HTC liczy sobie do niego nieco pieniędzy, ale no cóż, jakby bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Mankamentem jest to oczywiście, o czym tutaj wspomniał ten komentujący, to, że miejsce z przodu nie jest zbyt efektywnie, a przynajmniej nie tak efektywnie wykorzystane, jak w przypadku Samsunga, na przykład S8, który jest praktycznie telefonem bezramkowym. No tutaj te ramki widać. Widzicie, no. Ekran kończy się gdzieś tutaj, a smartfon jeszcze trwa, więc nie jest tak dobrze, ten telefon nie wygląda aż tak futurystycznie. Tutaj oczywiście mamy też głośnik, a tutaj mamy też kamerę przednią. Mi się to podoba, nie wygląda, jak mówię, tak jak telefon z przyszłości, jak Samsung S8, ale to jest solidnie, tak. Można naprawdę tutaj bardzo, bardzo pewnie go trzymać w ręce. Co też HTC nieco zarzuca Samsungowi, to jest to, że odwzorowanie barw na krawędziach tego ekranu jest bardzo słabe. To znaczy, nie są te barwy tak wierne temu, jakie są w rzeczywistości. Dlatego HTC nie zdecydowało się na stworzenie telefonu zakrzywionego. Tylko to jest po prostu taka zwykła tafla, taki zwykły ekran. Kolejne pytanie. Czy szklane plecki się rysują łatwo? Ja ten telefon miałem już w swoich rękach 3 dni temu, a ten konkretny model dostałem wczoraj. Nie zdążyłem jeszcze nic porysować, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, gdzie jest ta obudowa. Obudowa jest chyba... Muszę ją znaleźć. Aha, no tak, obudowę mam na tym telefonie, którym teraz nagrywam. Więc jest od razu dostarczana obudowa. Uważam to coś świetnego, bo... I może to jest, wydaje mi się, jest dosyć odporne na porysowania, to warto ten telefon zachować w jak najlepszym stanie, jak najdłużej. Wróćmy może do tego, co jeszcze jest dołączone do pudełka. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest tu przejściówka z mini jacka na USB-C, a to dlatego, że ten telefon nie ma już zupełnie tutaj gniazda słuchawkowego, jest tylko właśnie miejsce na USB-C. I dlaczego, jak HTC to argumentuje, oczywiście dzięki temu dostajemy lepszą jakość dźwięku. Mianowicie, kiedy włożymy słuchawki do uszu, a teraz rozpakuję te słuchawki oficjalnie na wizji, tak wyglądają. HTC się chwali, że one kosztują na wolnym rynku chyba 400 zł, więc no, ponoć są bardzo dobre. Pamiętam, że przy Samsungu S8 były to słuchawki AKG, więc tak wyglądają te słuchaweczki. Tutaj w środku jest mikrofon. I ten mikrofon nasłuchuje tego, jaki jest dźwięk w naszym uchu. Znaczy to do naszego ucha dociera, mimo że mamy jeszcze zatkane to ucho włożoną słuchawką. To pozwala na aktywną niwelację hałasu, czyli będzie lepiej z wytłumianiem. Co jest jeszcze ciekawe, to HTC chwali się tym, że na tym telefonie można stworzyć aktywny, indywidualny, spersonalizowany profil użytkownika, jeśli chodzi o dźwięk. Właśnie teraz go aktywowałem i zobaczcie, jak to się robi. A więc spersonalizujemy profil dźwiękowy. W tym momencie następuje skanowanie. Momencik. I zaraz Wam o nim opowiem, na czym to skanowanie polega. Klikam rozpocznij skanowanie.
zezwalam oczywiście HDC na dostęp. Jest emitowany sygnał dźwiękowy i w tym momencie HDC już analizuje to, jak ten szum, bo tu właśnie w moim uchu usłyszałem szum, jak ten szum odbił się od mojej błony bębenkowej, bo wiadomo, każdy człowiek ma zupełnie inną błonę bębenkową i to jest dla niego ważne, aby i to jest dla telefonu ważne, aby nadawać jak najlepszy dźwięk, bo dźwięk jest odbierany właśnie przez błonę bębenkową i ten dźwięk jest później odpowiednio personalizowany, zależnie od tego, jak ta błona bębenkowa odbiła dźwięk, który jest wysyłany przez słuchawki. Więc tutaj ten mikrofon później odbiera ten dźwięk. To działa na zasadzie echolokacji, więc podobnie jak nietoperz, kiedy poluje, wysyła sygnał ultra dźwiękowy w kierunku swojej ofiary, tak i tutaj te słuchawki wysyłają sygnał dźwiękowy w kierunku błony bębenkowej. Mikrofon rejestruje to, jak dźwięk odbija się od błony bębenkowej i na tej podstawie dźwięk jest odpowiednio modyfikowany. On jest później zapisywany w momencie tego urządzenia i odpowiednio później piosenki, które są puszczane, są zmieniane. Jeśli już przy dźwięku jesteśmy, to ten telefon ma dwa głośniki. Jak tutaj widzicie, z przodu jest pierwszy głośnik, tutaj jest drugi głośnik. I co jest ciekawe, to to, że ten smartfon, oczywiście grając bardzo dobrze, bo to jest, wydaje się, taki sygnał rozpoznawalny HDC, to niezależnie od tego, czy jesteśmy z przodu, czy z tyłu urządzenia, to gra tak samo. I testowałem to już wiele razy, czy telefon ustawimy tak, poziomo, czy ustawimy go pionowo, czy jesteśmy z przodu, tak jak wy teraz jesteście z przodu tego telefonu, czy tak jak ja jesteście z tyłu, to gra świetnie, gra bardzo głośno. To też było testowane już przez dziennikarzy, że jest nawet chyba o 3 dB głośniejszy ten telefon U11 w stosunku do U10. Więc tak, to jest odpowiedź na pytanie, które się właśnie pojawiło, jak z tym stereo. Oczywiście dźwięk jest stereofoniczny i czy jest lepiej niż w Alcatel Idol S4. Nie testowałem tego telefonu, więc nie wiem, ale pamiętam, że z tego, co Kuba Kralka testował telefon HTC U10, HTC 10, to było bardzo dobrze. Ten telefon jest jeszcze lepszy, jeśli o to chodzi. I właśnie, między innymi dzięki temu, że nie ma tu już mikro jacka, mini jacka, to telefon może się lepiej rozchodzić tutaj we wnętrzu tej obudowy, która jest całym takim rezonatorem tego, jak dźwięk później jest takim przekaźnikiem tego, jak dźwięk trafia później do każdego z odbiorców. Dźwięk w kierunku HTC naprawdę chapeau bas. Kolejne pytanie. Jak aparat w słabszych warunkach oświetleniowych? Nie wiem, czy już wiecie, ale DxO, czyli firma, która generalnie zajmuje się sprawdzaniem smartfonów. Przepraszam na momencik, muszę sobie popić troszeczkę soku grejpfrutowego. Chyba to sok grejpfrutowy. Wróćmy do aparatu. A więc aparat z tyłu to jest 12 megapikseli w technologii Ultra Pixel i z przesłoną chyba 1.7, z tego co pamiętam. Ten telefon w DxO, czyli rankingu firmy, która generalnie testuje urządzenia Pixel, który tajemnicą Polishinela jest, że także został wyprodukowany przez HTC, miał 89 punktów, później chyba 88 miał Galaxy S8, więc to jest taka najwyższa półka, całe podium. Pierwsze miejsce na tym podium zajmuje właśnie w tym momencie ten telefon HTC U11. Zdjęcia, które robi, są... Nie trafiłem naprawdę na telefon, który robiłby jeszcze lepsze zdjęcia. Dzisiaj chodziłem sobie trochę po mieście, chodziłem po Taipei i fotografowałem to miasto i tym telefonem i iPhone'em 7S Plus chyba, z tego co pamiętam, więc także topowym flagowcem Apple i rozpiętość tonalna, odwzorowanie barw, jak i szybkość, to wszystko było po stronie HTC. Nie dostawałem go jeszcze zbyt dużo w słabych warunkach oświetleniowych, ale nie przeczuwam, aby było zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o pełne światło, jeśli chodzi o robienie selfie, no jest świetnie. W selfie jest też taki fajny motyw, że możemy zrobić sobie najpierw zdjęcie, a później nieco telefon przekręcić po to, aby uchwycić także to, co jest na prawo i na lewo od nas. Aparat to jest rzecz, dla której możecie naprawdę kupić ten telefon, no więc mamy już aparat, mamy świetny dźwięk, co jeszcze, to X-Sense, które już wcześniej wspominałem. Kolejne pytanie. Czy U11 kupiłbyś jako swój prywatny telefon?
To jest zawsze ciężkie pytanie dla dziennikarzy, którzy dostają ten telefon. Ja oczywiście go dostaję, ale potem będę musiał zwrócić. Prywatnie mam jeszcze Xiaomi Mi 5, ale bardzo mocno się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście nie przerzucić się na albo na Samsunga S8, bo chciałbym spróbować, jak ten bezramkowy telefon się sprawuje, albo być może na HTC U11. Tego nie wiem. Jakby głównie uzależniam to od tego, czy to ściskanie będzie czymś, co na przykład po miesiącu czy po dwóch tygodniach testów będę ciągle używał, czyli czy się do tego przyzwyczaję. Bo sam się zastanawiam, czy to ściskanie będzie czymś nowym, co wszyscy jakoś szeroko zaakceptują, czy będzie to coś, z czego HTC się wycofa na przykład w następnym modelu. Tak jak mieliśmy historię z tym tutaj dodatkowym ekranem w przypadku HTC U Ultra, bo tego ekranu dodatkowego tutaj nie ma. Jest też bardzo fajny, można go sobie spersonalizować, można szybko uruchamiać różne aplikacje, można szybko podglądać pogodę, więc ten ekran jest naprawdę użyteczny, ale z jakiegoś powodu HTC nie zdecydowało się na kontynuację tej polityki. I teraz sam nie wiem, jak będzie z tym Edge Sensem. HTC zapowiada, że będzie ten format, tę funkcjonalność dalej rozwijać, że będą się pojawiały kolejne integracje, że będzie się pojawiała możliwość obsługi na przykład trzech ściśnięć do włączenia czegokolwiek dalej. Tylko że jest takie pytanie, dlaczego skoro mamy już to ściskanie krawędzi, to dlaczego nie zrobić w ogóle przycisku? No to byłoby tańsze, tak mi się wydaje, bo tutaj musimy mieć jakieś mikrofony z dołu po to, aby odczytywać to, jaki jest nasz nacisk, bo to właśnie mikrofony tutaj odczytują to, jakie dźwięki wydobywają się, kiedy trzymamy telefon normalnie, a kiedy go ściskamy. Przecież były takie już wcześniej telefony, które miały tutaj przycisk na przykład do tego, aby robić zdjęcie. Tak, wciskało się ten przycisk, uruchamiała się aplikacja aparatu, można było tym dwustopniowym przyciskiem robić zdjęcia, wyostrzać je. I jak odpowiedziało na to HTC? Otóż odpowiedź była taka, że ten telefon nie wyglądałby tak dobrze, gdyby miał z tej strony dodatkowy przycisk. Po drugie, to jest bardziej taki naturalny gest, kiedy nie musimy niczego przyciskać, tylko po prostu możemy ścisnąć. I oczywiście to działa w każdych warunkach. I nic tu nie psuje, żaden wystający przycisk nie psuje całego zamysłu, jaki towarzyszył designerom, projektantom HTC przy okazji tworzenia tego telefonu. Kolejne pytanie. Ile to kosztuje? 3249 zł. Oprócz tego nie wiem, czy jeszcze ta oferta jest aktualna. Ale pamiętam, że operatorzy wspominali, że ten telefon będzie u nich dostępny i pierwsze ileś osób, w Orange chyba 30, oprócz tego telefonu dostanie zupełnie gratis w tej samej cenie pakiet Under Armour, czyli tej firmy fitnessowej z fajnymi sensorami. Więc sprawdźcie, jak jest w Orange, sprawdźcie, jak jest w Playu. Być może jeszcze traficie, będziecie jednym z tych szczęśliwców w Polsce. Jak z baterią? Jak sprawowała się przez te dwa dni? To jest ciężko jeszcze to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeszcze za krótko. Za krótko mam ten telefon przy sobie, żeby cokolwiek powiedzieć. To bateria 3000 mAh, więc wcale nie jest jakaś taka duża. HTC oczywiście zrzeka się, że odpowiednio ją zoptymalizowało, że odpowiednio zoptymalizowało soft do tego, aby baterię jak najbardziej oszczędzać. Jak to zrobili? Między innymi, oczywiście tutaj mamy do czynienia z ekranem Quad HD. Jeśli aplikacja nie obsługuje takiej rozdzielczości, na przykład, nie wiem, chcemy zainstalować aplikację sprzed 2 lat i nie ma po prostu takiej rozdzielczości jeszcze, nie, 2-3 lat, nie było takiej rozdzielczości, więc telefon zamiast wyświetlać te aplikacje w natywnej rozdzielczości, to zaproponuję, żeby wyświetlać ją w mniejszej rozdzielczości, dzięki temu będzie bateria bardziej oszczędna, będzie w niej ta aplikacja drenowała tę baterię. 3000 mAh to wydaje się taka dolna półeczka tego standardu. Chciałbym mieć oczywiście więcej. No szkoda, że się nie udało, ale to na pewno będzie przedmiotem mojej takiej długofalowej recenzji. Tak samo jak ta moja dzisiejsza wycieczka po Taipei, gdzie porównywałem sobie zdjęcia HTC U11 i najnowszego iPhone'a. Już niedługo na Spidersweb będziecie mogli przeczytać takie porównanie. Jedno zdjęcie z prawej, drugie zdjęcie z lewej strony. Będziecie mogli sobie sami sprawdzić, jak ten telefon ma się w kierunku w stosunku do Apple.
jedyną taką przewagą do Apple to było to, że oczywiście tam są dwa obiektywy, więc lepiej funkcjonuje przybliżanie. No ale umówmy się, kto mając smartfona będzie przybliżał. To jest fajna funkcja i rzeczywiście, no to ja mam jeden obiektyw, więc to przybliżanie optyczne nie istnieje. Nie istnieje zoom optyczny, ale tylko zoom cyfrowy. Wydaje mi się, że będę już powoli zmierzał ku końcowi, chyba że jeszcze pojawiają się jakieś pytania. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli ten live wam się podoba i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Spidershare po to, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie już recenzja. A kiedy będziemy mogli się spodziewać recenzji? Otóż mam taki pomysł, że będę o tym telefonie opowiadał w różnych miejscach Tajwanu, bo jeszcze na Tajwanie zostaję przez ponad 3 tygodnie i na przykład usiądę sobie na szczycie jakiejś góry, bo mam zamiar chodzić po górach i będę opowiadał o tym telefonie, mówił jak się sprawuje aparat, będę pokazywał go w praktyce, więc myślę, że po tych 3 tygodniach, maksymalnie do miesiąca, biorąc pod uwagę zmontowanie filmu, film, ta recenzja finalna, taki werdykt, czy rzeczywiście HTC należy się 3249 zł za ten telefon, myślę, że taki werdykt wydam. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, czy jest to IPS czy OLED i to jest Super LCD wersja 5. Taki jest ten właśnie ekran z 16 milionami kolorów. Jest nas prawie 40 osób po 26 minutach, więc bardzo, bardzo dziękuję wam za uwagę. To był główny bohater tego live'a HTC U11. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o łapkach w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony Karol Kopa. Z tej strony żegna się Karol Kopańko z Taipei. Hej.